Mam do ciebie dwa pytania. Pierwsze, czy wiesz, co twoi przełożeni uważają na twój temat? I drugie, czy twoi podwładni wiedzą, co ty uważasz na ich temat? Oczywiście nie chodzi mi o jakieś plotki czy jakieś opinie o tobie, tylko o to, jak widzą ciebie jako pracownika i jak ty widzisz swoich podwładnych jako pracowników. Dlaczego to jest ważne? Żeby mieć taką informację zwrotną, żeby mieć taki przepływ informacji. Patryk Lencioni, ekspert od spraw zarządzania, w swoim genialnym wykładzie Jak stracić swoich najlepszych ludzi, pokazał, że brak informacji zwrotnej, czyli kiedy ludzie nie wiedzą, co ty o nich myślisz i nie wiedzą, jak ty widzisz rezultaty ich pracy, jest podstawowym powodem, dla którego tracimy ludzi z powodów pozamaterialnych, czyli nie z tego powodu, że ktoś gdzieś dostał lepszą ofertę pracy finansową. Sam przeżył podobną sytuację. Pracował w jakiejś firmie na stanowisku kierowniczym i generalnie myślał, że ludzie są z niego zadowoleni. To znaczy ludzie w znaczeniu jego przełożonych. Dopytywał ich, ale oni zbywali to albo żartem na zasadzie, a co chcesz podwyżkę, albo mówili, no jakby było coś nie tak, to by chyba byśmy ci powiedzieli. Ale on myślał sobie, dlaczego mam tutaj pracować? Pewnie znalazłbym na takim samym stanowisku i pewnie o takich samych pieniądzach pracę, ale czułbym, że jestem szanowany. To nie było tak, że on się czuł nieszanowany, ponieważ go ktoś upokarzał albo mówił jakieś przykre słowa, czy w jakiś inny, pozawerbalny sposób to wyrażał, ale dlatego, że nie widział, że on jako pracownik ma jakieś znaczenie i że jego praca ma jakieś znaczenie. Więc znalazł sobie inną firmę i kiedy przyszedł i zaniósł podanie o zwolnienie, jego przełożony był w głębokim szoku i zapytał go, ale dlaczego? On mówi, wiesz co, wiele razy próbowałem się pytać, dowiadywać. Nigdy nie dostałem żadnej informacji, więc... On mówi, no ale co moglibyśmy wcześniej zrobić? I on się zastanowił nad tym pytaniem, uśmiechnął i powiedział, cokolwiek. Cokolwiek. Wiesz, w więzieniu, jeżeli chce się złamać jakiegoś więźnia, nie można go pobić albo zastraszyć w jakikolwiek inny sposób, to jest zakaz odzywania się do niego. I każdy w końcu pęka. Dlaczego o tym mówię? To nie jest tak, że w pracy ludzie się do ciebie nie odzywają, ale że brak informacji zwrotnej jest jedną z najgorszych rzeczy, dla których ludzie tracą pracowników. I teraz, jak udzielać informacji zwrotnej? Zanim powiem, jak udzielać, to zadam ci jedno proste pytanie. Pytanie jest proste, odpowiedź niekoniecznie. Jak ty udzielasz informacji zwrotnej? W jaki sposób ty udzielasz innym informacji zwrotnej? Tak, wiem, to jest nagranie niełatwych pytań. Pytania nie są łatwe, ale odpowiedzi są konieczne, jeżeli chcesz się rozwijać. Załóżmy, że pracownik lub zespół skończył jakiś projekt. Weźmy indywidualnie, czy to jakiś pracownik, tak? I wtedy bierzesz go i jak udzielasz mu informacji zwrotnej? Co mu mówisz? Nie ukrywam, pytanie, co mu mówisz, jest pytaniem pułapką. Ponieważ bardzo ciekawy sposób udzielania informacji zwrotnej jest taki, że to, co mu mówisz, jest pytaniem. Czyli pytasz go, co było dobre, co poszło dobrze w tym projekcie. Niech on ci pokaże. A kiedy on ci pokaże, ty dopowiedz, co jeszcze z twojej perspektywy, czego on może nie zauważył, albo co z twojej perspektywy było szczególnie ważne, na przykład dotrzymanie terminu, albo budżetu. Druga rzecz, co by poprawił? Teraz z tej perspektywy, kiedy minął czas, co by poprawił? Niech powie, co by poprawił, co zrobiłby inaczej. I ty sam dopowiedz, co ty byś poprawił, jakie ty widzisz tutaj, jakie ty masz uwagi. I trzecia rzecz, jakie wnioski na przyszłość wyciągnął z tego, co zrobił? Jakie wnioski na przyszłość wyciągnął z tego, co zrobił? I jeżeli on powie, ty też dopowiedz. I to jest niesamowite, jeżeli w ten sposób będziecie rozmawiać. Jeżeli ktoś, przychodząc na informację zwrotną, na rozmowę,
nie będzie tym, który jak dziecko przed nauczycielem stanie i ten nauczyciel mądrzejszy mu powie, tylko poczuje się jako partner, jako ten, który był w środku projektu i który będzie pierwszym, który będzie mówił, który od środka to pokaże. Często takie zadawanie pytań sprawia, że ludzie czują się bardziej doceniani niż tony pochwał. To jest trochę tak, jak się mówi, że jeżeli rozmawia dwóch ludzi, to ten, który jest pytany, czuje się ważniejszy i zwykle uważa, że ma inteligentnego rozmówcę, ponieważ ten stawia mu pytania. To, co jest ważne, szczególnie w tym pytaniu, co poszło dobrze, to jest ważne, ponieważ często, jeżeli coś poszło dobrze, to jest na zasadzie nie mówimy, nie rozmawiamy o tym, przecież za to mu płacimy. Przecież za to mu płacimy, a później mam zlecenia typu: Panie Andrzej, niech pan zmotywuje moich pracowników, ale tak, żeby mu więcej nie było trzeba płacić, a żeby pracował lepiej. No, często problemem jest to, że nie ma tej kultury szacunku i doceniania. Druga rzecz, co byś poprawił, no to jest jakby oczywiste, skupiamy się na tym, żeby być coraz lepsi. I trzecia rzecz, wnioski na przyszłość. Kiedyś czytałem historię, jak ktoś na Dalekim Wschodzie kupował. Był świadkiem, jak u jubilera ktoś coś kupuje i to była duża transakcja. I kiedy ta transakcja się skończyła, ten człowiek podszedł do jubilera i mówi: Wow, to był dobry dzień. Mówi: To była dobra sprzedaż, ale ja o wiele bardziej lubię takie sprzedaże, przy których mogę się czegoś nauczyć. Mówi: No, ale chyba pan zrobił pan dużą transakcję. Mówi: Tak, finansowo ok, ale czasami jest tak, że targujemy się, czasami jest tak, że ktoś coś powie ciekawego, albo ja czegoś się dowiem i wtedy wiem, że czegoś się jeszcze nauczyłem, oprócz tego, że zarobiłem pieniądze. Więc kiedy już tak omówiliście, co było dobrze, co byście poprawili, jakie są wnioski na przyszłość, to wtedy jest właściwy moment, żeby pochwalić tą drugą osobę. Dlaczego wtedy jest to dobry moment? Ponieważ ta osoba wcześniej została wysłuchana. Kiedy ktoś został wysłuchany, czyli powiedzmy, że ktoś ma w sobie pewien zasób słów, które chce wypowiedzieć przed tobą, od takiej technicznej strony, gdybyśmy komunikację przyjrzeli, jeżeli ty mówisz, 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 to jego słowa są ugniatane, są zbijane i w końcu jest takie poczucie niewerbalne, że on się nie liczy, że ważne, że zrobił projekt, tylko pochwaliłeś, doceniłeś wszystko. A kiedy on się angażuje, zupełnie inaczej będzie też podchodził do kolejnych projektów i zupełnie inaczej będzie przyjmował pochwałę, która jest na końcu. Kolejna ważna rzecz, jeżeli chodzi o docenianie ludzi, to jest regularne udzielanie informacji zwrotnej. Regularne. Oczywiście można zrobić to bardzo formalnie, jak czasami mam klientów z dużych korporacji, którzy mówią: No tak, mamy roczne oceny pracownicze, ale to jest często sztuka dla sztuki, bo trzeba to w papierkach wypełnić i mój przełożony też czasami bierze papierek albo chwilę rozmawia i niczemu to nie służy. Oczywiście wszystko można sformalizować, wszystko można spłycić i wszystko można zrobić w taki sposób, że minie się zupełnie z tym, do czego zostało stworzone. To jest trochę tak, jak kiedyś słyszałem, jak był pewien człowiek, który był przełożony, tak, który był taką osobowością dyrektywną, ale z takim odcieniem właśnie bardzo aroganckim i nieżyczliwym do ludzi. I zwykle, kiedy coś poszło nie tak, to przychodził, wrzeszczał na nich, potem wychodził i trzaskał drzwiami. I był na jakimś szkoleniu z komunikacji i tam się dowiedział o tak zwanej kanapce motywacyjnej, czyli że trzeba powiedzieć ludziom, co zrobili dobrze, co zrobili źle i zakończyć zachętą. Nie do końca chwyciło to, w tym chodzi, tak, ale kiedy dopytywał, to prowadzącym powiedział, no, żeby jakieś przynajmniej trzy dobre rzeczy o ludziach powiedział, ponieważ on był na tym szkoleniu ze swoim zespołem, więc zespół tak popatrzył na niego z zaciekawieniem, że on się dopytuje, że może się coś zmieni. No i minęło szkolenie, za parę dni znowu się wkurzył, wbiegł do pokoju, opieprzył ich zawsze, wyszedł, trzasnął drzwiami, a za chwilę otwiera drzwi i mówi: Aha, jeszcze te trzy pozytywne rzeczy wam się należą. Zabawne lub tragiczne, tak? Zależy, czy o tym słuchasz, czy tego doświadczasz. Ale okej, takie okresowe, ja myślę, że z jednej strony
można i należałoby, kiedy kończą się jakieś projekty, kiedy kończą się ważne zadania, kiedy jakieś rzeczy poszły na przykład bardzo źle albo bardzo dobrze, odbyć taką rozmowę, ale okresowe to mam na myśli nie rzadziej niż raz w roku i pewnie nie częściej niż raz na kwartał. Czyli między raz a do czterech razy w roku. I dlaczego robimy takie okresowe informacje zwrotne? Po pierwsze, robimy dlatego, żeby podtrzymać motywację w ludziach. Ludzie, którzy widzą, że ktoś im się przygląda, że dla kogoś są ważni, że mogą rozmawiać, tak, z kimś na temat swojej pracy, że kogoś to interesuje, to jest istotne. Zresztą też motywuje, jak na przykład terapeuci, psychologowie zachęca się, a czasami jest obowiązek, tak zwanej superwizji, czyli żeby regularnie przychodzić do osoby i opowiadać o tym, jak ty przeżywasz to, że pracujesz z pacjentami, klientami. To jest potrzebne, żeby się nie wypalić, to jest potrzebne, żeby ktoś się nawigował. I to też bardzo motywuje. Więc pierwsza rzecz to będzie ludzi motywować, ale druga rzecz, i to jest też rzadka rzecz, którą ludzie robią, dla rozwoju. Tak? Czy ty masz plan rozwoju dla swoich pracowników? Ja rozumiem, że nie każdy z twoich pracowników będzie się rozwijał, nie każdy będzie awansował dalej i być może ten poziom motywacji jest wystarczający, żeby ludzi motywować, żeby efektywnie pracowali na stanowiskach, na których pracują i to jest w porządku, ale może jest tak, że jesteś w stanie wyłowić kluczową osobę, może jest tak, że ty masz swój plan rozwoju i chcesz awansować dalej, ale chcąc awansować dalej, możesz pokazać, że ty przygotowałeś jakiegoś następcę, który przejmie twoje miejsce. Więc czy masz taki plan rozwoju? I to jest potrzebne właśnie, takie informacje zwrotne dla takich ludzi, żeby oni widzieli, w jakim miejscu są. Tak, jeżeli chodzi o taki plan rozwoju, to w moich nagraniach znajdziesz, a w kursie umiejętności menedżerskiej jest cały moduł, tak, gdzie możesz z tego skorzystać. To już są płatne materiały, więcej w linkach pod lub nad nagraniem będziesz miał. Natomiast generalnie tutaj chodzi o to, żeby... Chodzi o to, żeby świadomie kształtować swoich pracowników i relacje z nimi. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że kiedy tak naprawdę ludzie zobaczą, że ci zależy, że ty naprawdę ich wysłuchujesz i naprawdę udzielasz im informacji zwrotnej, to nastąpi tak zwany efekt synergii, który nie będzie tylko polegał na tym, że będą lepiej pracować, że będą lepiej motywować swoich pracowników, ale też to, że ty będziesz od nich otrzymywał informacje zwrotne. Że oni też będą doceniać to, co ty robisz, też będą pokazywać, co można zrobić lepiej, że też będą dzielić się wnioskami lub nawet sami będą dawać ci pomysły, jak można usprawnić twoją pracę, jak oni mogą to zrobić. Ja wiem, dla niektórych to jest może mrzonka, mówi, nie znasz moich ludzi. Nie znam im, być może mrzonka w swojej sytuacji, nie wiem, ale wiem jedno, że jeżeli ty się będziesz rozwijał i będziesz rozwijał swoje umiejętności zarządzania ludźmi, wtedy zobaczysz, że wydobywając potencjał z ludzi, oni odwdzięczą ci się, oczywiście nie wszyscy, nie zawsze, ale generalnie będziesz widział coraz bardziej, że ich lepsza praca już będzie odwdzięczeniem się, ale że często oni sami spojrzą na to, co ty robisz i będą mieli naprawdę... dla ciebie dużo zachęty i dużo ciekawych pomysłów, jak można to usprawnić, jak rzeczy mogą pójść lepiej. A jeżeli chcesz zbadać poziom twoich umiejętności w zarządzaniu ludźmi, to pod nagraniem znajduje się link, dzięki któremu, kiedy z niego skorzystasz, zapiszesz się, dostaniesz maila i w tym mailu będzie bezpłatny test, gdzie będziesz mógł zbadać poziom swoich umiejętności menedżerskich. No i wyciągnąć stosowne do tego wnioski. Dzięki i powodzenia.